kiedy się przechadzamy po plantach, podziwiamy pomniki, przystajemy przy jednym czy przy drugim, za każdym kryje się jakaś tajemnica, a za niektórymi nawet awantura, jak na przykład awantura o Grodgera. To prawda, pomnik dość budził wiele emocji. Zaraz po śmierci Artura Grodgera w roku 1867 zaczęły rodzić się pomysły, aby ufundować pomnik temu wielkiemu twórcy, nazwanemu często poetą rysunku, bądź też księciem wielkim sztuki polskiej. Jak to w Krakowie często bywa, z funduszami pojawił się problem, ponieważ zbiórka była naprawdę olbrzymią zbiórką wśród artystów polskich, no jednak wciąż tych pieniędzy było zbyt mało. Wówczas pojawiła się taka informacja wśród artystów, że zbiera się komitet, który chce ufundować pomnik i wówczas to dwaj artyści, Tadeusz Błotnicki i Wacław Szymanowski, przygotowali projekt pomnika. Pomnik ten... Każdy niezależnie od siebie. Ale co się okazało, jury wybrało projekt Wacława Szymanowskiego. Przez wielu rzeźbiarzy uważany za projekt zbyt malarski, niemożliwy do wykonania, a architektoniczny. I oto była awantura? Tadeusz Błotnicki uważał, że jego projekt jest wiele ciekawszym projektem, rzeźbiarskim projektem. Zyskał zresztą dość duże poparcie, między innymi Alfred Daun, twórca takich pomników jak Lilia Weneda czy Grażyna na krakowskich plantach, poparł Błotnickiego. Awantura toczyła się dość długo, szczególnie, że Błotnicki uznał się troszeczkę za takiego urażonego, skoro jury zaproponowało mu rodzaj też wynagrodzenia za przygotowany projekt, uznał to, że no, przypuszczalnie ten konkurs był w jakiś sposób ustawiony. Dyskusja trwała dość długo. Czyli od roku 1892, kiedy pojawił się pomysł ufundowania pomnika Grodgera, po rok 1897, kiedy pojawiają się pierwsze projekty tego pomnika i niestety komisja wycofała się z fundacji pomnika, chcąc, żeby wszystko ucichło w naszym mieście. W roku 1899 pojawia się informacja, że wykonuje Wacław Szymanowski odlew popiersia Artura Grodgera. Nieprzypadkowo wybrano miejsce na ustawienie pomnika naprzeciwko Pałacu Sztuki na plantach. Kiedy w roku 1903 ostatecznie ustanowiono, że w tym miejscu będzie pomnik stał, rzeczywiście miał być to pomnik, który miał korespondować z Pałacem Sztuk Pięknych. Zrezygnowano z popiersia Artura Grodgera w niszy na Pałacu Sztuk Pięknych, ale stworzono całą jakby otoczkę zieleni pomiędzy pałacem a pomnikiem w formie ławy. Wyjątkowy pomnik, ponieważ on służył nie tylko jako miejsce kontemplacji, ale również miejsce, gdzie mogli krakowianie sobie przysiąść pod popiersiem wielkiego twórcy rysownika. I rzeczywiście te dwa elementy rzeźbiarskie, architektoniczne są, korespondują, tworząc jedną całą opowieść o twórcach polskiej kultury. Pomnik wyjątkowy, ponieważ jest to dzieło jednego z najbitniejszych twórców przełomu XIX-XX wieku, autora między innymi pomnika Chopina dla Warszawy. Widzimy tutaj przepiękne popiersie Artura Grodgera, ale również wyjątkową płytę, płyta płaskorzeźbiona, pokazująca geniusz Grodgera. Widzimy całą postać mężczyzny, który opiera głowę na swojej dłoni. Przypuszczenie jest to właśnie Grodger, który opłakuje to, co się dzieje w państwie polskim, te wszystkie katastrofy, które przynosiła nam historia. To niewątpliwie jedna z najpiękniejszych rzeźb na plantach. To prawda, rzeźba fantastycznie wkomponowana w założenie krakowskich plantacji, ale również cudownie korespondująca z secesyjnym budynkiem Pałacu Sztuk Pięknych. Dzieło, gdzie możemy odnaleźć niezwykłe dłuto rzeźbiarskie artysty inspirującego się między innymi twórczością tak bitnego twórcy secesyjnego, jakim był Rodin, czyli Wacława Szymanowskiego, ale również możemy odnaleźć wspaniałą korespondencję ze sztuką Artura Grodgera. Więc warto tutaj przyjść i zobaczyć to wyjątkowe miejsce. W takim razie zapraszamy na planty.